Piotr Stokowiec, trener Polonii Warszawa, jednego z największych objawień tego sezonu Ekstraklasy, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, co się z klubem działo przed sezonem, że mógł on zniknąć niemal z piłkarskiej mapy Polski. Teraz mecz z Widzewem, kolejnym niespodziewanym tutaj liderem. Jak to wyjaśnić, że i Polonia spisuje się tak dobrze, lepiej niż ktokolwiek się spodziewał? Widzew jest liderem, czy to wy jesteście tacy dobrzy, czy Ekstraklasa taka słaba? Nie, zawsze prawda gdzieś tam leży po środku. Myślę, że najlepiej to by było do takich wniosków dojść po rundzie, zakończonej rundzie. No, jesteśmy na półmetku, może nawet jeszcze nie tej rundy i trudno odpowiedzieć na te pytania. To nie są takie proste sprawy. Piłka nożna często jest irracjonalna, to jest sport niewymierny i tutaj naprawdę przewidywalność jest dużo mniejsza niż w innych grach. Wszyscy pamiętamy, jakim pan był piłkarzem, twardzielem, liderem. Czy Polonia Warszawa ma już charakter swojego trenera, czy jeszcze nie? Rodzi się. Myślę, że trener na pewno niewątpliwie musi być tym liderem, ale tych liderów trzeba szukać jak najwięcej na boisku i ja szukam tych liderów. Najlepiej jak drużyna składa się z samych liderów i sztuka, żeby ich gdzieś tam poukładać, pogodzić i wtedy drużyna jest liderem. Nie wiem, czy Widzew ma w tej chwili samych liderów, że zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale no trzeba na pewno tego charakteru dużo mieć i drużyna musi być agresywna, musi być zaangażowana, bo to się ludziom podoba i wtedy gra toczy się w szybkim tempie. No, tak każdy składa gdzieś tam to na swoją nutę. Ja składam też na swoją, mówię, dopiero składam, to nie jest tak, że już to jest wszystko gotowe i zrobione, bo uważam, że jeszcze nie zrobiłem 50% tego, co chciałbym zrobić. Także że poczekajmy do zimy spokojnie. Czy zmiana właściciela to też jest taki czynnik, który pomaga i trenerowi, i piłkarzom, że grają no, na większym luzie, inaczej, bez takiego ciśnienia? Nie chcę tutaj jednoznacznie się w to bawić i dalej żyć tą historią. No jest nowe rozdanie, już to mówiliśmy nieraz i trzeba się skupić na tym, co jest. No, jak widać zawodnicy, gdzieś ta presja, nie wszyscy sobie z tym radzili. No, i na pewno dotyczy też trenerów, no bo no, wiadomo, że jeśli trener czyta na drugi dzień w prasie, jakie błędy popełnił i wychodzi to gdzieś z ust właściciela, no to już jest po autorytecie trenera i praktycznie drużyna zaczyna się sypać, bo zawodnicy od razu, nawet świadomie czy podświadomie, no już przestają go też szanować, także myślę, że tego nie ma i w tej chwili inna jest sytuacja. My dziennikarze odebraliśmy to jako taki charyzmatyczny pokaz, kto rządzi w szatni przez trenera. Odebraliśmy tę decyzję, żeby od razu po powrocie z przedłużonych wakacji wpuścić Edgara Czaniego, mimo że piłkarze to krytykowali. Więc ta pana decyzja też była taka trochę, żeby pokazać, że no, to pan tutaj decyduje. No nie skupiam się na pokazie i skupiam się na żeby to wyszło jak najlepiej dla drużyny, ale zdecydowanie no, ktoś musi rządzić. No, demokracja jest skazana, ale różnie z tym wychodzi. No, zawodnicy nie są od oceniania decyzji, tylko są od grania i oni mają robić swoje, a trener bierze odpowiedzialność za swoje decyzje i tak jest w tym przypadku. Jasno, trzeba określić zawodnikom zadania na boisku, sprzedać swoją filozofię. Wystarczy, że będą wiedzieli, jak mają grać i co mają robić, a nie dopuszczam oceniania kolegów między sobą. Bo od tego są dziennikarze w swoim gronie i od tego jest sztab szkoleniowy, żeby oceniać zawodników, a na pewno nie zawodnicy są od oceniania działań klubu czy sztabu trenerskiego. Martwi pana trochę, że te zaległości finansowe, o których usłyszeliśmy, że to może wpłynąć na atmosferę w szatni, czy też na postawę piłkarzy na boisku? Poczekajmy z tym naprawdę. Spytać Widzewa, jaka jest sytuacja u nich w klubie, pewnie też nie jest za wesoło, czy w innych, nie ma się co tutaj zasłaniać też innymi drużynami, ale nie wyolbrzymiajmy problemu. Przyjedzie w następnym tygodniu, prezes spotka się z zawodnikami, tak naprawdę ten problem zawsze urasta do rangi wydarzenia, no wiadomo, że prasa żyje swoim życiem i tutaj gdzieś to się tętni.
przekonamy się, jak to wszystko funkcjonuje, ale myślę, że problem nie jest aż tak wielki, jak wszyscy go rozdmuchali. Spokojnie, no mamy z czego żyć, połowa drużyny praktycznie nie ma żadnych zaległości, jest do wyjaśnienia, sprawa została z częścią zawodników. Ja nie znam kontraktów zawodników, ale no, tworzymy drużynę i dobro wspólne się liczy najbardziej, ale poczekajmy, wyjaśnimy sobie te sprawy, ktoś tam, jakaś jedna niefortunna czy wypowiedź może spowodować to, że od razu robi się z tego awantura, no wiadomo, że z tego żyje prasa. Jeśli teraz ja sprzedałbym jakąś informację, że ktoś tam, coś tam. No, informacja jest największym zagrożeniem w tej chwili społeczeństwa, także wiadomo, że tutaj wasza siła jest wielka i też musicie na ten przekaz informacji bardzo uważać. To ostatnie pytanie o lidera, bo mówił pan o liderach. Łukasz Piątek, setny mecz w Ekstraklasie, to jest idealny kapitan, właściwy kapitan dla takiego trenera jak pan? Łukasz wywiązuje się ze swoich zadań poprawnie, jest pracowitym zawodnikiem, profesjonalistą, dużo daje drużynie i dla mnie już tak stricte piłkarsko no, zapewnia ten balans między ofensywą, defensywą, zawodnik potrzebny, charyzmatyczny w swoim rodzaju, bo to nie jest krzykacz, który gdzieś tam, ale szanuje jego drużyna i na tym to polega i zarówno i trener, i kapitan, i każdy ze sobą te musi budzić szacunek przez kompetencje, poprzez umiejętności i myślę, tak jest w wypadku Łukasza. On zapracował sobie na miano lidera swoją dobrą grą, swoimi umiejętnościami, a nie tym, że będzie krzyczał czy gdzieś tam będzie podnosił swoją wartość emocjami, bo nie zawsze to jest dobra droga.